Cześć, ja nazywam się Kuba Okrzesa i to jest podcast Wiedza w Głosie. Dzisiaj rozmawiamy z Andrzejem Zawistowskim, doktorem habilitowanym historii, profesorem Szkoły Głównej Handlowej. Tematem dzisiejszego odcinka będzie historia PRL, a przede wszystkim gospodarka Polski w tym okresie. Chciałbym zacząć od takiego pytania. Są ludzie, szczególnie ze starszego pokolenia, którzy mówili, a za komuny to było lepiej. Czy z perspektywy historyka, który badał ten okres czasu, czy można jakkolwiek takiej tezy bronić, a dlaczego właściwie szereg ludzi takie tezy wygłasza? Myślę, że to nie jest pytanie do historyka przede wszystkim, a raczej do psychologa. To, że kiedyś było lepiej, możemy znaleźć już nie w bezpośrednim przekazie, ale w przekazie, w którym mamy zapisane źródłowo, czyli w pamiętnikach, w relacjach, w wypowiedziach po latach, ludzi, którzy żyli 50, 80, 100 i więcej lat wcześniej, bo dla nich zawsze wcześniej było lepiej, bo byli młodzi. I to jest trochę perspektywa inna, bo czym innym jest to, czy dla kogoś jest lepiej, czy gorzej. To jest zupełnie inna sprawa, ale to jest też perspektywa człowieka jako osoby, która ma 20 lat, która rzadko najczęściej spotyka się z lekarzami, która rzadko musi dbać o dom, o dzieci, które się pojawiają. Musi to wszystko, mówiąc językiem, którego dzisiaj używamy, ogarnąć. Szkoła, przedszkole, egzaminy na studia, wtedy, dzisiaj matura i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś miał 20 lat, to on tylko był człowiekiem za siebie odpowiedzialnym. Najczęściej, oczywiście ja nie chcę mówić tutaj o jakichś wyjątkowych przypadkach. W związku z tym ten świat wydawał się tak beztroski. I dzisiaj, po latach, ci ludzie mówią, no wtedy było lepiej, no bo tak, no bo pewnych obowiązków nie mieli, pewnych bagaży też nie mieli, z którymi się muszą dzisiaj zmierzyć. To mniej więcej tak, jak ja czasami słyszę trochę z boku, że no przecież po co płacić na NFZ, po co odkładać na emeryturę, no przecież ja sobie sam jestem w stanie tyle zapracować, że jak muszę pójść prywatnie do lekarza i zapłacić te 200-300 zł, bez problemu. Tak? Tylko właśnie nie patrzy się z tej perspektywy, że jak przyjdzie że pójść do szpitala w wieku czasu. 75 lat i zrobić poważną operację, to i sprzedaż mieszkania może na to nie pozwolić. Nie chcę tu wchodzić w tego typu dyskusję, bo ona jest troszeczkę na inny temat. Natomiast dla historyka opowieść człowieka o przeszłości jest bardzo ważna. Ale ona jest jednym z elementów składowych, bo na to, o czym on mówi, ma wpływ wiele elementów. To, co przeżył, z kim się spotkał, z kim się pokłócił, z kim się pogodził. Więc to spojrzenie zawsze będzie inne. Niektórzy złośliwie zawsze mówią, że nikt tak nie kłamie jak naoczny świadek. To trochę jest obok tego, o czym pan zapytał, ale też pokazuje, że człowiek, który o czymś opowiada z perspektywy swojego życia, zawsze będzie to patrzył na to z perspektywy swojego życia. I to, że w latach 90., czy już w XXI wieku, dawni pracownicy PGR-u mówili, że kiedyś było lepiej, to ja ich rozumiem, bo im na pewno. Jasne. Do zmian, jak to się stało, kto na tych wszystkich zmianach stracił, kto zyskał, kto mógł ich żałować, dojdziemy pewnie na końcu, ale właśnie chciałbym zacząć od początku tego okresu. To znaczy, jak w ogóle doszło do utworzenia PRL-u, utworzenia Polski Ludowej? Jest 1945 rok, kończy się II wojna światowa, Berlin zostaje zdobyty. W jaki sposób, jakie wydarzenia prowadzą do utworzenia PRL-u i od kiedy właściwie to państwo się zaczyna? Tu mamy kilka kwestii. Okay. Po pierwsze nazwa PRL, to my sobie możemy oczywiście jej używać roboczo, ale od strony prawnej słowo Polska Rzeczpospolita Ludowa, określenie Polska Rzeczpospolita Ludowa jako określenie w oficjalne państwa, to jest dopiero 22 lipca 52, czyli wejście konstytucji PRL w życie. Wcześniej państwo nazywa się tak jak przed wojną, dokładnie Rzeczpospolita Polska. I jeżeli ktoś z państwa znajdzie przypadkiem gdzieś w domu monetę, 1 zł, powojenną, to
ona może mieć napis Rzeczpospolita Polska. Tak, tylko takie małe pytanie. A czy ta numeracja druga Rzeczpospolita i ta trzecia, to jest numeracja, która powstała dopiero jakoś niedawno? A to jest bardzo ciekawe. To okay. jest bardzo ciekawe, o czym pan zaczyna tutaj mówić w tej chwili, ten wątek, bo on nie jest tak oczywisty. Czy tak naprawdę w historii, która przeplata się z bieżącą polityką, mamy masę umowności. Mamy masę uproszczeń, które mają służyć temu, żeby jakieś wydarzenie historyczne osadzić w ludzkiej świadomości. Weźmy najbardziej znane polskie święto narodowe, chociaż nie wiem, czy państwo wiecie, mamy już prawie 15 świąt państwowych w Polsce, różnego typu. Nie wszystkie są wolne od pracy oczywiście, ale oczywiście, tak jak pan powiedział, 11 listopada. Przecież 11 listopada, jeżeli kogoś dzisiaj zapytamy, co się stało 11 listopada, to brzmi odpowiedź. Niepodległość. Otrzymaliśmy, znaczy otrzymaliśmy. Uzyskaliśmy, wywalczyliśmy, od tego czasu jest Polska niepodległa. A gdyby tak spojrzeć, co się stało tego 11 listopada, to tak naprawdę wydarzeń, które wcześniej były dużo bardziej istotne, albo później były dużo bardziej istotne, jest cała masa. Ja jako historyk gospodarki oczywiście 11 listopada bardzo mocno świętuję, bo 11 listopada niemalże w samo południe Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, czyli ta, która emitowała markę polską, czyli walutę, która później obowiązywała do 24 roku, została przejęta przez Polaków z rąk niemieckich. Znaczy, to było według mnie najważniejsze wydarzenie tego dnia. Bo to, że Józef Piłsudski otrzymał władzę wojskową od Rady Regencyjnej, to wszystko było sztucznie później dopisane w ramach polityki historycznej, chociaż wówczas takiej nazwy jeszcze nie używano, przez sanację po 26. Chodziło, żeby ten 11 listopada, który na Zachodzie był najważniejszym świętem, świętem zwycięstwa w pierwszej wojnie światowej we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, żeby Polskę wpisać w to. Ale i najważniejsze, żeby wpisać Piłsudskiego, który miał być tym takim symbolem. I przed wojną święto 11 listopada obchodzono raptem dwa razy oficjalnie, 37 i 38 rok. To, że ono stało się później symbolem, to tak naprawdę był efekt nie tylko tych wydarzeń sprzed II wojny światowej, ale również z tego, co było po wojnie, czyli zakazanie tego święta. To święto stało się takie właśnie niepodległościowe, bo sprzeciwem przeciwko komunizmowi. To jak gdyby zostawiam tutaj trochę zawieszenie, tylko pokażę pewną umowność. I teraz, bo z tą numeracją jest bardzo podobno. Powszechnie używano nazwy II Rzeczpospolita już po wojnie. To było naturalne, chociaż z drugiej strony ja zawsze zwracam uwagę, na co mało osób zwraca uwagę, że Rzeczpospolita, znaczenie tego słowa w wieku XX uległo zmianie. Bo dla nas Rzeczpospolita to jest synonim Polska. Ale przecież ta Rzeczpospolita, która została rozebrana w trzech kolejnych zaborach w wieku XVIII, to nie była Polska. To była właśnie Rzeczpospolita. Polska i Litwa, tak? Tak, Rzeczpospolita. Jasne. Państwo składane się z Litwy i z korony. Mhm. Tak? W pewnym momencie nawet był pomysł, że będzie to z trzech narodów składane. Już nie będziemy teraz w to wchodzić, ale to trochę tak, jak my możemy sobie mówić kolokwialnie, obiegowo, że ktoś wybiera się do Anglii. No, ale jest Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo. Prawda? I to jest bardzo podobne. I słowo Rzeczpospolita w roku 18-19 znaczyło troszeczkę coś innego. Oczywiście pojawia się na Rzeczpospolita Polska, chociaż jak jest tworzony pierwszy rząd w 18 roku, to jest rząd, tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej. Republiki Polskiej, nie Rzeczpospolitej, Republiki Polskiej. Później ta nazwa Rzeczpospolita wchodzi. Ale ta nazwa Rzeczpospolita była dużo pojemniejsza, to znaczy w niej miały się zmieścić inne narody, nie tylko naród Polaków, ale inne narody, co oczywiście przy tym, że Polska powojenna, mam na myśli po I wojnie światowej, była państwem wielonarodowym przecież. Ale wracamy. Druga Rzeczpospolita to jest nazwa, która była obiegowa i tak dalej. I teraz pojawił się ten PRL. I tutaj już nie używano tej nazwy w czasie PRL-u. Może się ktoś tam próbował ją. Czasami było widać to tej trzeciej Rzeczpospolitej mówiąc. Natomiast to nie było ani powszechne. Obiegową nazwą była Polska Ludowa. Pan czasami też już tego użył, więc jak gdyby jesteśmy w tym temacie. Polska Ludowa i tyle. Pierwsza Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita, Polska Ludowa. I gdy przychodzi 89 rok, to ciekawe, że w lipcu, sierpniu 89 roku, kiedy dochodzi do tych takich najważniejszych
pierwszych przekształceń ustrojowych, to znaczy pojawia się prezydent, który jest wybrany jednogłośnie, czyli większością jednego głosu, Wojciech Jaruzelski. Później jest pierwszy premier spoza obozu komunistycznego, czyli Tadeusz Mazowiecki. Tam przez chwilę politycy zaczynają używać nazwy Czwarta Rzeczpospolita. Czwarta Rzeczpospolita. Licząc, że ten PRL był tą Rzeczpospolitą numer 3. Ale to bardzo szybko z tego zrezygnowano i później już uparcie będzie się stosowało nazwę Trzecia Rzeczpospolita dla państwa, które swój początek historycznie, symbolicznie, bo nieprawnie z PRL mamy ciągłość prawną. To tam nie było żadnego przełomu prawnego. Ale chodzi o takie symboliczne uznanie, że to było nie do końca... Tak, to wtedy mamy Trzecią Rzeczpospolitą. Później to zostaje podkreślone w Konstytucji. Tej Konstytucji 97 roku, tam już jest wprost o Trzeciej Rzeczpospolitej. Przez pewien czas, w latach 2005-2007, gdy była pierwsza kadencja Prawa i Sprawiedliwości, to wówczas zaczęto mówić o czwartej, tak? Żeby tak nazwano pewien projekt polityczny, co znowu nie jest niczym nowym, no bo we Francji też republiki się zmieniały i też się zmieniały również bez tego typu poważnych wydarzeń, jak rewolucja czy wojna. Też takie projekty się zdarzały, chociaż oczywiście częściej były ten pierwszy przypadek. Ale wracamy do tego. I wtedy pojawia się ta Trzecia Rzeczpospolita, czyli Polska Ludowa wypada z tej numeracji. Wypada z tej numeracji w sposób oczywisty, podkreślając, że no to nie było państwo, które można nazwać najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Zresztą takich symboli jest więcej, gdybyśmy spojrzeli na przykład na numerację Sejmu i Senatu. Kadencji Sejmu i Senatu. Nie. To one są różne. Okej, dlaczego? One są różne. Od kiedy się zaczyna w ogóle numeracja? Kiedy no właśnie. Pierwszy Sejm? Bo gdy wybrano... Niemalże mamy rocznicę dzisiaj, bo to było przecież w czerwcu 1989 roku. Gdy wybrano ten parlament, który był efektem porozumienia Okrągłego Stołu, to wybrano Senat, to była Senatu kadencja numer 1 i wybrano Sejm PRL, bo ta nazwa obowiązuje, kadencji numer 10. I później, no, dziwnie trochę, no ale logicznie. Natomiast Sejm w następnej kadencji uznał, że numeruje się od początku, dlatego że to jest pierwszy demokratyczny, bo pierwszy demokratyczny Sejm został wybrany dopiero jesienią 91 roku. Czyli numeracja Senatu jest o jeden więcej niż numeracja Sejmu? Tak, kadencji Sejmu. To jak gdyby, to też pokazuje, no, Senat nie miał powodów, żeby zmieniać swojej numeracji, podkreślając, że akurat on był wybrany demokratycznie. No, czasami się niektórzy śmieją, że niepełne wolne wybory w 89 roku. No niepełne wolne, bo wybierano Sejm i Senat. Do Sejmu nie były wolne, bo były ograniczone, ale do Senatu było w 100% wybory wolne, stąd taki, a nie inny wynik opozycji w wyborach do Senatu. Opozycja nie mogła przebić w Sejmie 35%. Rozumiem. Bo było to założenie, że tylko tyle może wystawić kandydatów w Senacie. Wróćmy jeszcze do tych początków. Mm-hmm. To jakie wydarzenia doprowadziły do tego, że powstał właśnie ten kraj, który nie zasłużył na swoją numerację? Wróćmy do tego. Pan powiedział maj 45. Gdy był maj 45 i dobijano w Berlinie Trzecią Rzeszę, karty już leżały na stole rozdane. To już dawno się wydarzyło. Dlatego, że cały proces tworzenia czegoś, co później nazwano Polską Ludową, rozpoczął się przynajmniej w 1941, a na pewno w 1943. Tam jest oczywiście cała masa różnych wydarzeń, które się na to składają. Dlaczego ja widziałem 41? No, 41 to jest atak Niemiec na dotychczasowego sojusznika, czyli Związek Sowiecki. Związek Sowiecki nie automatycznie wskakuje jako sojusznik do tej dużej już grupy walczącej z Niemcami, ale wówczas przypominam, że jest to grupa dosyć jeszcze mało silna, słaba, no bo nie ma tam Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone to dopiero Pearl Harbor, czyli jeszcze kilka miesięcy później. Jest Wielka Brytania, która jedyna tak naprawdę prowadzi na terenie Europy opór
przeciwko Niemcom. To oczywiście pewne uproszczenie, ale jak gdyby ta mapa tak wygląda. I wejście Sowietów do wojny powoduje, że nagle ta wojna zaczyna mieć dwa fronty. Czyli dokładnie Hitler popełnia ten sam błąd, który popełniono w czasie I wojny światowej. No i to już zaczyna dobrze świadczyć. To po pierwsze. To jest ten 41. Natomiast 43, no to jest to symboliczne zerwanie tych kontaktów między polskim rządem na uchodźstwie w Londynie, który w 41 roku poszedł na daleko idący kompromis na prośbę, a właściwie na wskazanie Brytyjczyków i dogadał się z Sowietami. To jest pakt Sikorski-Majski. 43, czyli ogłoszenie odnalezienia przez Niemców grobów katyńskich. To też było propagandową akcją. Niemcy o tych grobach wiedzieli wcześniej. I z Sowietów zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem polskim. Po drodze było jeszcze masę innych wydarzeń, ale już jak gdyby te dwa sytuują, robią taki nawias. W tym czasie po pierwsze powstała komunistyczna partia Polski. Mówię komunistyczna nazywając ją, bo ona formalnie nazywa się Polska Partia Robotnicza. Wówczas w czasie II wojny światowej Stalin polecił, żeby nie patować nazwą komunizm. Jeżeli coś się takiego tworzy, to żeby nie komunizm, bo on zniechęca, odrzuca. W związku z czym stworzymy markę. Jako komunistyczna mówimy proradziecka, tak? Powiązana z... dwie rzeczy. To tak, proradziecka, prosowiecka, a po drugie, proszę pamiętać, że wówczas, to prawda, to jest nastąpiła zmiana organizacyjna, ale przed wojną wszystkie partie komunistyczne były tak zwanymi sekcjami trzeciej międzynarodówki. Czyli jeżeli Jan Kowalski był komunistą, działał w Polsce, był członkiem Komunistycznej Partii Polski, ale gdy Jan Kowalski wyjechał do Francji na przykład zarabiać, to stawał się członkiem Francuskiej Partii Komunistycznej. W Hiszpanii jak walczył, to był hiszpański i tak dalej, i tak dalej. Więc tak gdyby to była jedna wielka partia na takich lokalnych odpowiednikach, to też formalnie zlikwidowano w czasie wojny, żeby ukryć to podporządkowanie. Natomiast podporządkowanie tych organizacji w Moskwie było oczywiste i bezpośrednie. Więc w 1942 roku Stalin tworzy Polską Partię Robotniczą. Stalin, w sensie Sowieci, no bo to oczywiście Stalin się osobiście wszystkimi ruchami nie zajmował, chociaż strategicznie oczywiście tak. No, ale był twarzą wszystkiego. Tak, a to jest ważne wydarzenie, bo nie ma polskich komunistów od 1938 roku. Stalin ich wymordował po prostu. Stalin nakazał rozwiązać Komunistyczną Partię Polską i najważniejszych działaczy wymordował po prostu. Stalin miał fobię antypolską. Dla niego Polak to był przede wszystkim Polak. To, że on był komunistą, to miało wtórne znaczenie. Polak to jest zawsze ktoś, kto, do kogo nie można mieć zaufania, bo on jest dla nas i niebezpieczny, i nierozumiany. Czy to się brało z porażki w wojnie polsko-bolszewickiej? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, czy to się brało tylko z tego. Myślę, że to by było zbyt proste, żeby to był taki element. Raczej bało się z tego, że Polska była złym przykładem dla tych narodów słowiańskich, których Rosja, czy Związek Sowiecki, który był emanacją Rosji po prostu. Przecież oczywiście Stalin nie był Rosjaninem, no ale był Wielkorusem. Wielkorusem był, tak. I dla niego to było istotne, że Polska pokazuje tym wschodnim Słowianom, że można inaczej. Nie trzeba być podporządkowanym Rosji. To jest niebezpiecznie. To są Ukraińcy, to są Białorusini, są inne przykłady. Już Czesi nie są tak niebezpieczni, oni są gdzieś tam dalej na zachodzie i tak dalej. A Polska, która była częścią imperium, tak, nagle ona jakieś państwo sobie tworzy, jakieś siły zbrojne, ma jakąś swoją politykę, że można inaczej. Tak, to było niebezpieczne. Ja mogę powiedzieć, że duże podobieństwo widzę postulatach. To znaczy, to Ukraińcy stali się dla Rosji takim zagrożeniem, jak Polacy po roku 18, bo Ukraińcy tym republikom sowieckim chcą pokazać, że można inaczej. Że nie trzeba być zależnym od Rosji. Dokładnie, że nie można, okay. Nie trzeba być w obrębie Moskwy i być podporządkowanym Moskwie, nawet mając swoje oficjalne państwo. Przypominam, Związek Sowiecki składał się z takich quasi państwek malutkich, które miały własne rządy, parlamenty, tak zwane, oczywiście wszystko tak zwane, ale
Związek Sowiecki to było 16-15 republik związkowych. Tak? Potem po upadku one też były powiązane w ten... Wspólnoty niepodległych państw. Nie wszystkie państw, oczywiście, tak. Nie wszystkie, bo oczywiście kraje nadbałtyckie nie weszły do tego czegoś. Natomiast to oczywiście już była bardzo taka luźna współpraca. Natomiast wcześniej tak było. I Rosji Ukraińcy stali się właśnie takim niebezpiecznym przykładem. No, jak to można bez? Mhm. No właśnie. Moim zdaniem to jest dokładnie to samo. To jest dokładnie tak samo, jak 100 lat wcześniej dotyczyło to Polski. I dlatego Stalin miał tą taką bardzo głęboką fobię, która doprowadziła do tego, że on mordował swoich wyznawców. To jest dzisiaj zupełnie paranoiczne, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że on potrzebował tych ludzi, a później ich nie miał. Więc dlatego musi od nowa tą partię tworzyć, bo jej nie ma. Więc po pierwsze ta partia, po drugie grono komunistów, taka komórka komunistów polskich, która powstaje w Moskwie. Po trzecie działania polityczne, to znaczy powołanie Związku Patriotów Polskich, czyli takiej organizacji, która ma znowu piękną nazwę. No bo kto nie chciałby być w Związku Patriotów? Jak ktoś nie jest w Związku Patriotów, nie jest patriotą. Proste. Ale oczywiście kontrolowanym przez Moskwę bezpośrednio, bo na czele stoi Wanda Wasilewska, która piórem, głosem, działalnością zwalczała niepodległą Polskę w 1939 roku i była żoną wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy Sowieckiej. No i wreszcie powołanie w 1943, ale to już oczywiście zerwaniu stosunków, pierwszej dywizji piechoty im. Tadeusza Kościuszki, czyli wojska, które miało być polskie, prawda, ale u boku sowieckiej. I jak gdyby te karty wówczas zostały rozdane. Teraz tylko trzeba było, aby Stalin przekonał Churchilla i Roosevelta, że on się zaopiekuje tą Europą Wschodnią, też Polakami, on to wszystko załatwi, żeby oni się nie martwili, oni wiedzą, że z Polakami jest problem i tak dalej, i tak dalej. Bo znowu wrócę do współczesności. Mi troszeczkę to przypomina sytuację, którą mamy dzisiaj. To znaczy dzisiaj już w społeczeństwie polskim widać takie zmęczenie. No ci Ukraińcy może już by wrócili do siebie, przecież to tam ile można, my tak rzeczywiście ich przyjęliśmy, ale to proszę, a niektórzy to mają jeszcze takie drogie samochody, to pewnie im pomoc niepotrzebna, zajmują miejsce, i tak dalej. Takie głosy można słyszeć na ulicy, czasami w internecie i tak dalej. Mi to przypomina dokładnie sytuację 44-45 zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. No dobrze, ci Polacy, to tutaj, dlaczego oni w tej Szkocji siedzą? Polska już odzyskała, już można wracać i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Bardzo podobna sytuacja. I dla Roosevelta, dla Churchilla oferta Stalina, że on się tą Polską zaopiekuje i on to wszystko tutaj uporządkuje. Była wygodna bardzo. Bardzo wygodna była. Co więcej, oni po pierwsze chcieli mu wierzyć. Nie wiem, czy mu wierzyli, ale chcieli mu wierzyć, bo im było wygodnie. Poza tym byli otoczeni masą agentów wpływu sowieckich, którzy sączyli co trzeba. Odpowiadali. Tak. Okay. To oczywiście mówimy w dużym skrócie, ale generalnie to wszystko było poskładane i pierwsze zagranie na tej z tej talii kart rozłożonej, to jest Jałta, jeszcze przed zdobyciem Berlina, kiedy Wielka Brytania i Stany Zjednoczone nakazują niejako polskim władzom na uchodźstwie dogadywać się z samozwańcami z Lublina i już za chwilę z Warszawy, czyli coś, co jest zupełnie irracjonalne, to mniej więcej tak, jakby dzisiaj prezydentowi Zelenskiemu powiedzieć, no teraz się dogadaj i weź członków Republiki Donieckiej i Ługańskiej do swojego rządu, no bo to też są jacyś ludzie, którzy chcą z wami rządzić. No to jest dokładnie coś takiego. To jest dokładnie coś takiego. Mam tutaj takie pytanie, co mi przychodzi na myśl, bo poruszyliśmy to, że zanim jeszcze się wojna skończyła, już od kilku lat tak naprawdę karty na stole były ułożone i tylko czekały na to, aż Berlin upadnie. Czy jest to w historii coś powszechnego, że tak naprawdę porządek po jakiejś wojnie, po jakichś wydarzeniach jest ustalony wcześniej? Tak. I czy myśli pan, że dzisiaj w kontekście na przykład toczącej się wojny na Ukrainie też już te rzeczy pewne są ułożone i w zależności od tego, jak się, do jakich wydarzeń dojdzie, to pewne z góry założone rzeczy będą się dziać? Nie wiem, jak to jest dzisiaj. Za mało wiem, za mało to śledzę, za mało to analizuję, ale też i tych informacji przecież nie mamy za dużo, bo gdyby tak było, no to jest to ukryte.
tego nikt nam nie powie. Natomiast proszę pamiętać, że wojna numer dwa światowa była po wojnie numer jeden, która też to, że jest pierwszą wojną światową, to się okazało po 20 latach, bo tak nazwa oficjalnie była Wielka Wojna. Ta wojna numer dwa w pewnym sensie czerpała różne doświadczenia polityczno-organizacyjne z wojny numer jeden. I tam oczywiście Wielka Trójka się dogadywała wcześniej po to, żeby być gotowym na to, co będzie po wojnie. To się rozpadło, bo się zaczęła zimna wojna, więc nie było pokoju z Niemcami na przykład po II wojnie światowej. Tak? Nie było czegoś takiego jak konferencja w Paryżu i pokój wersalski. Były pokoje z sojusznikami III Rzeszy, tam wszystkie pozałatwiane, natomiast tego pokoju z Niemcami nie było. No to był ten problem, który... Nawet ze wschodnimi? Nie. NRD nie przegrało wojny. NRD powstało w 1409. Mhm. Tak? Natomiast no, powinno być tak, jak po pierwszej wojnie światowej. Kończy się wojna w listopadzie 18 roku, w styczniu zaczyna się konferencja w Paryżu, która z Niemcami i ich sojusznikami zawiera różne pokoje w różnych miejscach. Najbardziej taki znany jest oczywiście wersalski, który jest w połowie XIX roku podpisany przez Niemcy, czyli on jak gdyby reguluje to wszystko, co dotyka Niemcy po II wojnie światowej, czyli ograniczenia w zbrojeniach, w liczebności armii, ale też to, że Wielkopolska i Pomorze jest włączone do Polski, to, że będzie plebiscyt i tak dalej, i tak dalej. A czegoś takiego po II wojnie światowej nie ma. Nie została przygotowana konferencja, bo Wielka Trójka już się nie mogła dogadać, bo doszło do zimnej wojny. Stalin miał swoje cele, Zachód miał swoje cele i nigdy nie doszło. I stąd był problem na przykład, który ciągnął się do lat 90., jeżeli chodzi o polską granicę na Odrze i Nysie. Bo te ziemie, które należały do Niemców do 45., Polska dostała pod administrację. Mogła dokonać wysiedleń ludności i tak dalej, ale to było pod administrację. Gdybyście państwo sobie zajrzeli do atlasu niemieckiego z lat 60., to na tym atlasie jest Republika Federalna Niemiec, ale ziemie NRD i zachodniej i północnej Polski są namalowane jako ziemie pod tymczasową, znajdujące się poza wpływem rządu w Bonn. Tak to mówiąc w dużym skrócie, tak? To mniej więcej tak, jak dzisiaj państwo zajrzycie sobie do Google'a, Krym jest zawsze ukraiński. W niektórych krajach będzie zaznaczony, że pod tymczasową administracją Rosji, no oczywiście jak będziecie się reagować z Rosji, to będziecie mieli rosyjski, prawda? No ale dzisiaj, jeżeli wychodzi mapa szkolna, atlas szkolny do użytku szkolnego, Krym jest ukraiński, koniec, kropka. Mimo, że od prawie 10 lat Ukraińcy nie mają nad nim kontroli. Tak. No nie mają nad nim kontroli, prawda? Ta granica na Odrze i Nysie Polska została przez NRD uznana bardzo szybko, w 50 roku. Ale Republika Federalna jej nie uznała. W związku z czym no, była taka sytuacja, że nie utrzymywaliśmy kontaktów dyplomatycznych. Nie było ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce do roku 70. Nawet trochę dłużej, bo to się w 70 dopiero zostały podpisane układy i do później się pojawiła ambasada. W 70 kanclerz Willy Brandt podpisał porozumienie najpierw ze Związkiem Sowieckim, później z Polską i uznał tą granicę, ale ta granica była uznana przez Republikę Federalną Niemiec, a nie Niemcy jako jedno państwo. I dopiero po zjednoczeniu Niemiec na początku lat 90., w roku 90., podpisywano traktat o przyjaźni i granicach z Republiką Federalną Niemiec, który zamykał sprawę polskiej granicy. Okej, okay. A co w tym kontekście mam też pytanie takie związane ze współczesnością, bo ostatnio wychodzi ten temat reparacji wojennych od Niemiec. No wiadomo, że on jest wyciągany z powodów politycznych, ale czy mógł pan przybliżyć, jaka była właściwie historia tych reparacji, jak dzisiaj... To chyba na spotkanie zupełnie oddzielne, ale znowu bardzo szybko. Po pierwsze, skąd absolutnie się wzięły reparacje? Reparacje wzięły się z pierwszej wojny. Coś takiego jak reparacje, bo wcześniej oczywiście, jak jakiś kraj przegrywał wojnę, to był zobowiązany, oprócz czasami utraty terytorium, nie zawsze to był warunek, ale zapłacić taką kontrybucję, taką karę finansową za to, że się wojnę przegrało. W czasie I wojny światowej jednak wymyślono coś takiego, co się nazywa reparacja. Czyli
My nie chcieliśmy tej wojny, agresor ją spowodował, my nie zawiniliśmy, niech agresor teraz zapłaci nam odszkodowanie, nareperuje te straty, które wywołał swoją polityką. Oczywiście dziwnym trafem reparacje zostały nałożone na tych, którzy tą wojnę przegrali. No, taki zbieg okoliczności. Ale te reparacje się pojawiają. One oczywiście masę problemów będą wywoływać, dlatego że Niemcy później odmówią ich zapłacenia. To się będzie przeciągało. Reparacje po I wojnie światowej były płacone, jeżeli dobrze pamiętam, do początku XXI wieku. Bodajże coś koło 2010 roku się skończyły. To, jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić o kilkanaście lat, może. Oczywiście, ja mówię o Niemcach, to się zmieniało, te kwoty były zmieniane, obniżane i tak dalej. To jest zupełnie oddzielna historia, żebyśmy się tutaj w nią nie zagmatwali, bo ona miała też swoje przełożenie polityczne. Generalnie to były te reparacje, oczywiście Hitler odmówił ich płacenia, gdy doszedł do władzy. Ale po II wojnie światowej również uznano, że Niemcy powinny zapłacić jako winne wybuchu wojny, tutaj nikt nie ma wątpliwości, reparacje, chociaż jakoś Związek Radziecki nie. A przecież był współwinny rozpoczęcia tej wojny. No, ale ją wygrał. No właśnie. Nie tylko Związek Radziecki, ale również inne państwa dawnych, które miały ciągłość prawną z sojusznikami Niemiec z czasów wojny, nie wiem, na przykład Węgry. I te reparacje, te wszystkie państwa miały płacić. Nałożono reparacje na Niemcy. One mogły być albo finansowe, albo rzeczowe. To znaczy na przykład wywożono z Niemiec różne rzeczy. Na przykład po Odessie bardzo długo, jeszcze na początku XXI wieku, można było spotkać niemieckie tramwaje przywiezione z Berlina. No bo to też w ramach tych reparacji odbierano. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, Polska stała się w skrajnie niekorzystnej sytuacji, bo Polska miała otrzymywać reparacje z kwoty, którą dostaną Sowieci. Znaczy, Sowieci biorą i część oddają Polakom. To jest takie pośrednie. Więc byliśmy w skrajnie niekorzystnej sytuacji. Rzeczywiście jakieś te reparacje wpływały, ale one były dosyć słabe. Dzisiaj istnieje spór, czy decyzja z 1953 roku o tym, że rezygnujemy z reparacji, rzeczywiście była podjęta, czy nie była, czy pod naciskiem, czy nie. To jest zupełnie inny temat. Natomiast pragnę zauważyć, że trochę mylimy pojęcia, bo reparacje to jedno, a są jeszcze odszkodowania i zadośćuczynienia, gdzie dotyczy to konkretnych osób. Po reparacji są dla państwa. Natomiast jeszcze są szkody indywidualne. Wbrew pozorom, Polska powojenna przygotowywała się do tego procesu bardzo starannie, bo w latach 45-46, to jest ten taki pierwszy okres, starano się spisać wszystkie szkody, to znaczy kto został zabity, gdzie ludzie utracili majątek, spalono i tak dalej. Są takie raporty, które liczą ile sklepów, ile szkół zostało zniszczonych i tak dalej. Właśnie przygotowywano się do tego, że te reparacje będą po pierwsze dużo szersze, a poza tym będą dużo szybciej wypłacone. To kwestia polityczna wówczas i kwestia polityczna dzisiaj. Dzisiaj podjęcie tej nowej dyskusji. To jest ciekawe, chociaż mam wrażenie, że wciąż jeszcze za mało wiemy, bo jak przeczytałem ten raport, to on w dużej mierze składał się z tego wszystkiego, co i tak już wiedzieliśmy. Bo otwiera nam się bardzo, bardzo dużo wątków. One wszystkie są bardzo ciekawe, ale chciałbym powrócić proszę mnie dyscyplinować. Dobrze, chciałbym powrócić do głównego, mianowicie krótko, jak powstało to PRL i czym było? I właściwie w kontekście tego, co pan powiedział o Stalinie, jak bardzo nienawidził Polaków, dlaczego właściwie Polski nie włączono do ZSRR wtedy? Czemu nie podjęto takiej decyzji? I na ile PRL, która została wtedy utworzona, czy ta Polska Ludowa, była niezależnym państwem, a na ile była jednak zależna od Związku Radzieckiego? Pan twierdzi, że ja otwieram wątki, a to pan robi. Przepraszam. Więc po pierwsze, dlaczego Polska nie stała się 17. republiką? Wtedy republik sowieckich było 16, później jedną zlikwidowano, połączono z Rosją, kończyło się na 15. Dlaczego Polska w 45 nie została 17. republiką? Po pierwsze, dlatego, że Stalinowi było wygodniej. Bo
de facto Polska, tak jak Czechosłowacja, jak Rumunia, jak Bułgaria, jak przez pewien czas wydawało się Jugosławia, będą to kraje, które będą na forum międzynarodowym miały swój głos, czyli Stalin ma nie jeden głos, a więcej. Zresztą to jest mało znany fakt, ale przez pewien czas swoje oddzielne Ministerstwa Spraw Zagranicznych i swoje reprezentacje dyplomatyczne miała też Ukraina i Białoruś Sowiecka. Nawet, mimo że to było jedno państwo, jak popatrzymy sobie na tworzenie ONZ, to tam jest Białoruś i Ukraina. Właśnie po to, żeby było więcej tych szabel, mówiąc dzisiejszym językiem politycznym trochę. To po pierwsze. Po drugie, to jest twór, na który zgodziła się Wielka Trójka. Wielka Trójka nie zgodziła się na wchłonięcie Polski, zgodziła się na wchłonięcie połowy Polski. Tej, która w 1939 roku została przez Sowietów zajęta, no bo niemalże cała została wchłonięta ta część, która przypadła Sowietom po pakcie Ribbentrop-Mołotow, z wyjątkiem niewielkich terenów przy Przemyślu, no i Białostoczyzny. Więc tu Stalin jak gdyby musiał wykonać pewien gest. No i pomogło nam to, że no przecież jakby nas włączył, to by musiał włączyć Czechosłowację, Bułgarię, Rumunię i tak dalej. No, więc gdzieś się musiał zatrzymać. Zatrzymał się właśnie na tej linii roku 1941, czyli niemalże to, co zajął w 1939 w Polsce. Państwa bałtyckie, fragment Finlandii, którą w wojnie zimowej zajął, no i oczywiście na południu, czyli północna Bukowina, Besarabia. Tu się Związek Sowiecki zatrzymuje formalnie, natomiast on sobie podporządkował, bo no nie oszukujmy się, nic istotnego w żadnym z tych krajów, nie tylko w Polsce, patrzymy na Polskę, ale w każdym z tych krajów nie działo się bez zgody Moskwy. Nie działo się tak ani pod względem ekonomicznym, bo tego pilnował Związek Sowiecki, a później również Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Nic się nie działo pod względem militarnym, bo pilnował to albo przysłany z Moskwy Konstanty Rokossowski, albo armia sowiecka, której około 100 tysięcy stało na terenach polskich, no a później oczywiście Układ Warszawski, którym dowodził zastępca ministra obrony narodowej Związku Sowieckiego, tak? To były państwa, które teoretycznie były niezależne, w całości były podporządkowane Moskwie i tego nikt nie ukrywał, że tak było na poziomie państwa, ale też było na poziomie różnych organizacji. Jeżeli zbierali się pisarze, to z Moskwy przyjeżdżał przedstawiciel Związku Pisarzy Radzieckich i sobie przeglądał się tej, oczywiście zaproszony, przeglądał się tej dyskusji i wyciągał wnioski, które później raportował w odpowiednim miejscu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu się nic nie mogło stać bez zgody Moskwy, bez wiedzy Moskwy, bo jeżeli się stało, to przynosiło różnego rodzaju konsekwencje. Oczywiście ten nadzór czasami był silniejszy, czasami był słabszy. Rozumiem. To w takim razie przejdźmy też trochę do tej gospodarki, o której na początku powiedziałem, że chciałem porozmawiać. No właśnie, w tym systemie, nie wiem, nazywaniu komunistycznym, realnego socjalizmu, jaka jest prawidłowa historycznie terminologia. W każdym razie miała być gospodarka planowa i no wiemy bardzo dobrze, że koniec końców nie zadziałało to najprawdopodobniej tak, jak miało zadziałać, ponieważ po latach okazało się, że mimo odbudowy po wojnie, mimo wszystko, dalej kraje bloku wschodniego są o wiele biedniejsze, szczególnie jeżeli chodzi o konsumpcję, niż kraje zachodnie. Jak w teorii ta gospodarka planowa miała działać i co w praktyce rozminęło się z tą teorią? Widzę, że pan czyta jakieś współczesne książki, bo gdyby pan czytał pracę z epoki, to by pan wiedział, że Bułgaria rozwijała się szybciej niż Szwajcaria. I de facto gospodarka bułgarska była silniejsza niż szwajcarska. W obu krajach, ciężko mi w to mówić. No, powiem tak. Jak to wygląda? No tak, oczywiście tutaj to możemy pożartować, bo statystycznie można było wszystko wykazać, ale znowu, wątków jest masę, bo po pierwsze, to co, o czym będziemy mówili, jeżeli chodzi o gospodarkę, myślę, że najłatwiej nazywać gospodarką centralnie sterowaną, centralnie planowaną, bo tutaj jest jak gdyby to źródło. Bo czy ona jest komunistyczna, to śmiem wątpić, bo gdybyśmy poczytali sobie Marksa, co jest
niesamowicie trudne, jakby ktoś... Ja podzieliłem wszystkich, którzy przeczytali całego Marksa, bo ja przyznam, że całego Marksa nigdy nie przeczytałem, bo już nie dałem rady w pewnych momentach, no ale te najważniejsze wątki trzeba było poznać, no to każdy się dowie, że gospodarce komunistycznej nie ma pieniądza. Jest niepotrzebny. On nie istnieje. Tak? Dlatego ta gospodarka ma wyglądać w taki, a nie inny sposób, że pieniądz ma być zbędny. Człowiek pracuje według możliwości, a otrzymuje według potrzeb. To znaczy, że jeżeli panu jest potrzebny samochód, żeby pojechać do Gdańska, no to pan idzie w odpowiednie miejsce i sobie ten samochód bierze i jedzie do tego Gdańska. Po prostu. Może pan ten samochód dostać, ale wszyscy mają takie same samochody, więc nie ma pędu, że ja mam SUV-a na 4 napęd, a pan ma małolitrażowy samochodzik, który rozwija 120 km. Nie ma tego, jak jest. Jak samochód, to jest samochód. Koniec, kropka i tak dalej. Nie będziemy w to wchodzić, ale to jest komunistyczne, prawda? Jeszcze mniej precyzyjne jest określenie, co to znaczy gospodarka socjalistyczna. No bo socjalizm to miał być wstęp do komunizmu, więc pewne elementy kapitalizmu w nich są, ale są ograniczane na rzecz tego przejścia do komunizmu. Natomiast gospodarka centralnie planowana, czy centralnie sterowana, jest najbliższa temu procesowi. Ale i tutaj jest jedna rzecz, o której zapominamy. To znaczy po wojnie i tak ta gospodarka w Polsce miała być zupełnie inna niż przed wojną. Bo my zwracamy uwagę, że komuniści w 1944 roku rozpoczęli radykalną reformę rolną, ale jakbyśmy spojrzeli do dokumentów rządu polskiego na uchodźstwie, w tym na przykład dzienników ustaw wydawanych tu w Warszawie w czasie powstania warszawskiego, tam znajdziemy informację, że rząd polski na uchodźstwie przygotowuje się do reformy rolnej. Co dokładnie znaczy reforma rolna? Reforma rolna polegała na tym, żeby ziemię wielkich właścicieli podzielić i rozdać małym właścicielom, czyli chłopom bezrolnym i małorolnym. To ekonomicznie był pomysł dobry. Czyli taki koniec feudalizmu ostateczny w jakimś sensie. Można tak powiedzieć, że ostateczny, no bo ten koniec feudalizmu to jest uwłaszczenie i uwolnienie chłopów. Natomiast to jest dosyć istotne. To znaczy problem był taki, że taki chłop, jeżeli nie miał ziemi, albo miał ją mało, no to on ją, jak miał mało, to produkował żywność dla siebie, on ją przejadał. Co oznaczało, że po pierwsze jej nie dostarczał na rynek, w miastach było mniej żywności, ludzie mieli problem ceny i tak dalej. A po drugie, co było chyba istotniejsze, jak on nie sprzedawał tej żywności, to nie zarabiał. A jak nie zarabiał, nie kupował tego, co produkuje przemysł. A Polska była w 60% krajem chłopskim, rolniczym. Tak? W związku z czym musi być rynek zbytu dla przemysłu w miastach. To jest wieś. Jak oni nie zarobią, to nie kupią. I reforma rolna miała doprowadzić, żeby oni mieli tej ziemi tyle, że wyżywią się z niej, ale będą mieli jeszcze, żeby sprzedać, kupić. To się zacznie wszystko kręcić. Znaczy problemem było tylko, jak tą reformę zrobić. To znaczy reformę rolną można było zrobić politycznie albo ekonomicznie. Politycznie to znaczy odbieramy tym ziemię, których nie lubimy, albo którzy nas nie będą lubić i rozdajemy tym, których poparcie chcemy kupić. Zwykła korupcja polityczna. No tak było z uwłaszczeniem chłopów w zaborze rosyjskim, tak było z uwłaszczeniem chłopów w zaborze austriackim. Dokładnie w ten sam sposób postanowiono. A inna ekonomiczna to polega na tym, że oczywiście odbieramy tą ziemię, ale po pierwsze, oni, ci, którym odbieramy, dostają jakieś odszkodowanie. Może być różny sposób tego odszkodowania. Może być w pieniądze, ale niekoniecznie. Albo zostawiamy im tą ziemię w jakimś mierze. A komuniści wybrali ten pierwszy sposób, to znaczy wielcy właściciele ziemscy, ci, którzy mieli powyżej 50 hektarów generalnie, stracili wszystko. Tracili wszystko, nie do 50 hektarów, tylko tracili wszystko. Co to znaczy? Ziemię, dom, zabudowania, wszystko musieli się wynieść przynajmniej z granic swojego powiatu, a bardzo często jeszcze dalej ich wywożono po prostu, żeby nie patrzyli na rękę tym chłopom, którzy tą ziemię wzięli. Dobrze, ale to jest jak gdyby znowu... Znowu poboczna, tak? Znowu poboczna rzecz. Więc mamy gospodarkę tworzoną po wojnie i było wiadomo, że ona będzie z dużym udziałem państwa. Bo takie są doświadczenia wielkiego kryzysu. Takie są doświadczenia wychodzenia z wielkiego kryzysu, że państwo musi regulować niektóre procesy ze względu na to, że wolny rynek czasami powoduje coś takiego jak olbrzymie bezrobocie, które przekłada się na zapaść społeczną. Czyli nawet w krajach zachodnich też wtedy tak o tym myślano. Jeżeli państwo spojrzycie sobie na historię gospodarczą krajów zachodnich, to we Francji albo w Wielkiej Brytanii znajdziecie państwo nacjonalizację.
nacjonalizację niektórych przedsiębiorstw istotnych dla funkcjonowania państwa, nie wiem, banków, transportu. W tych państwach prowadzone jest przejęcie przez państwo, oczywiście znowu na cywilizowanych zasadach, przyjęcie przez państwo własności prywatnej. Zobaczcie państwo, znowu, ja będę cały czas się odwoływał do tego, co się dzisiaj dzieje, bo to czasami łatwiej zrozumieć. Jeden z projektów władzy obecnej jest taki, że jest w Polsce zniesione opłaty za autostradę. Tylko w Polsce mamy autostrady państwowe i prywatne. Tak? I pojawiają się takie pomysły, że jako, że ci, którzy wybudowali prywatne autostrady, to mają te koncesje na określony czas, no bo to naturalnie musieli to biznesowo przewidzieć, czym się to wszystko skalkuluje, prawda? No i władza mówi, że ona może przejąć te autostrady. Może, oczywiście, że może przejąć. Pytanie, na jakich zasadach? Bo jeżeli zaproponuje odszkodowanie to, że jak gdyby na przykład za utracone zyski obliczy się i tak dalej, no to oczywiście może, to są cywilizowane zasady, a można też przyjść i powiedzieć, że od dzisiaj nie jest to wasze. Tak jak było w Polsce po 45. No, jak gdyby tutaj nakreślam pewien kontekst tego, jak ta polska powojenna gospodarka miała wyglądać. Nie było chyba siły politycznej, która mówiła, że będzie tak jak przed wojną. Nie było chyba takiej siły politycznej. Na pewno nie było liczącej się siły politycznej. Natomiast problem był podstawowy. To znaczy, czy udział państwa w gospodarce będzie częściowy czy całościowy. I bezpośrednio po wojnie wydawało się, że ten udział częściowy będzie realizowany. Wtedy był pomysł Czesława Bobrowskiego, który był wtedy na czele Centralnego Urzędu Planowania, czyli takiego superministerstwa gospodarki, planowania gospodarki, który mówił, że będą trzy sektory. Będzie sektor państwowy, spółdzielczy i prywatny. Równouprawnione. Czyli jeżeli czym się zajmuje państwo, to jakimiś elementami strategicznymi. No nie wiem, na przykład budową... Zbrojeniami na przykład. Tak, ale też na przykład pewnie, tak? Budową infrastruktury drogowej. No to był jeden z elementów w Polsce na bardzo niskim poziomie, że trzeba było zbudować infrastrukturę transportową. Trudno było znaleźć kapitał prywatny, który by zbudował drogi. Który byłby z drogi. To jest przykład zupełnie z innej części, ale to trochę tak jak przed wojną w Warszawie próbowano budować metro. I te metro miało być budowane przez różne przedsiębiorstwa zagraniczne i one mówiły, że przyjdą, ale w zamian za. I tam było dopłata plus zyski na przykład albo coś tam. Przecież zresztą w Londynie też linie metra zostały dopiero w XX wieku połączone. To były różne firmy, które miały, i trzeba było mieć różne bilety albo mieć taki bilet wspólny na to wszystko. Ale to, mówię, trochę inna historia. Więc państwowy, spółdzielczy i prywatny. I jeżeli państwo decyduje się budować na wielką hutę, żeby zbudować wielką hutę, to nie będzie miało na przykład pieniędzy, żeby zbudować fabrykę koszul. Prawda? No tak, albo. Nieograniczone, nieograniczone potrzeby, ograniczone tak. Zasoby. Prawda? Znamy to. Tak? Ale wtedy wchodzi prywatny właściciel. Ja tu zarobię. Zrobię fabrykę koszul. Tak? Czy tam spółdzielcze, tak? I tak to miało funkcjonować. Natomiast to było niezgodne z zasadami marksizmu. No bo w marksizmie nie ma czegoś takiego, że są różne sektory. Jest jeden sektor kontrolowany przez państwo, które później jak gdyby ogarnia całość społeczeństwa i likwiduje te zasady gospodarki rynkowej. Dlatego władze to likwidują i państwo przejmuje wszystko. No i jest wtedy problem, bo jak państwo buduje hutę, to nie buduje fabryki koszul. Proste, tak? Inny przykład. Albo może zbudować jedno i drugie, ale kosztem zmniejszonej konsumpcji przez jakiś czas. Na przykład. O czym decyduje, co decyduje, jeżeli chodzi o kształtowanie ceny produktu w sklepie? To wiemy, znamy elementy składowe, prawda? Koszt tego produktu, jego wytworzenia, różne elementy związane z jego przewiezieniem, no marżą. No tak, ale to jest pewna baza, tak? Pewna baza. No nie może pan zejść z ceną poniżej kosztów produkcji.
Bo w pewnym, po pierwsze, dumping też jest zakazany. Tak, ale długookresowo oczywiście jest co. A długookresowo tak. To nie ma sensu. Pan może przez chwilę sprzedać poniżej ceny, bo na przykład kończy się ważność produkcji, prawda? No to pan się pozbędzie, no bo ja, koszt... Można jakąś strategię zaplanować. Tak, ale długoplanowo nie będzie pan sprzedawał słoiku dżemu za 40% kosztów jego wytworzenia. Nie mówiąc o transporcie, marży i tak dalej. A w PRL-u tak to funkcjonowało, bo ceny były ustalane przez państwo. I kilogram kiełbasy zwyczajnej, bo też nazwy były ustalane. Nie można było tak, że ktoś sobie wyprodukuje jakąś kiełbasę i nazwie ją po swojemu. Nie, to wszystko było ustalane, to była tak zwana polska norma. Kilogram kiełbasy na Nowym Świecie w Warszawie i w Cisnej, w Bieszczadach, w sklepie GS-u kosztuje dokładnie tyle samo. Dokładnie tyle samo. I stąd się wziął ten problem, nie tylko polskiej gospodarki, ale sowieckiej, każdej innej, że ludzie byli skazani, kompletnie skazani na to, co im państwo zaproponuje. Sektor prywatny istniał w bardzo, bardzo ograniczonej liczbie zakładów. My, nie wiem, to nie jest tajemnica, nagrywamy blisko Nowego Światu w Warszawie. Jeżeli państwo byście się kiedyś przeszli Nowym Światem, idąc od Starego Miasta w kierunku Ronda de Gaulle'a i jak dojdziecie prawie do końca Nowego Światu, wejdźcie sobie w jedną z bram, które są otwarte. I tam zobaczycie takie małe pawiloniki. Dzisiaj to jest jakieś takie zagłębie imprezowe. Tak? Ale kiedyś to było zagłębie rzemieślników, prywatnych przedsiębiorców, którzy tam sprzedawali kapelusze, buty, ubrania, różne komisje. Chowano to w bramie, żeby od głównej ulicy, gdzie był socjalizm, nie było widać tych prywaciarzy, bo bez nich sobie państwo nie dawało radę. I trzeba było wejść w tą bramę i był zupełnie inny świat. Z innymi cenami oczywiście, ale też z innymi towarami. Więc to, mówiąc już jak gdyby w podsumowaniu tego pytania, o którym pan powiedział, to jest tak, że to, co budowano w Polsce po II wojnie światowej, to była kopia rozwiązań sowieckich. A rozwiązania sowieckie, o tyle mieliśmy szczęście, były oparte na przerobieniu Marksa przez Stalina. I tak naprawdę system gospodarczy w Polsce nie był marksistowski, był stalinowski. Bo daleko mu było do założeń teoretycznych Marksa, nawet Lenina, a przede wszystkim odnosił się do czegoś, co w Moskwie i w Związku Sowieckim rozpoczęło się w roku 29, czyli tak zwanych stalinowskich pięciolatek, wielkich planów gospodarczych, gospodarki centralnie planowanej i priorytetu przemysłu ciężkiego. Rozumiem, ale właśnie tutaj tak, nie chcę powiedzieć będąc adwokatem diabła, ale zadając pewne takie pytanie, bo dzięki tym pięciolatkom i temu wszystkiemu, z tego co słyszałem, w Związku Radzieckim udało się wybudować taki przemysł, który zbudował tyle czołgów, że pokonano Hitlera. Więc jakby ja pomijam, jakim kosztem społecznym, ludzkim, na ilu ofiarach to się stało, ale jednak czy można mówić o jakiegoś rodzaju sukcesach tego systemu? Wie pan, mi zawsze się przypomina w takim momencie tak, taki kawał polityczny, nawet nie polityczny, tylko taki żart, o którym ludzie sobie opowiadali, jak harcerze przeprowadzali starszą panią przez ulicę, ale ona tego nie chciała, ale oni jej pomogli bezpiecznie przejść na drugą stronę. Przeszła bezpiecznie? Przeszła. A to, że ona nie chciała, to nie ma żadnego znaczenia, prawda? W ten sposób możemy znaleźć plusy każdej sytuacji. Czasami było tak, że Niemcy twierdzili, no słuchajcie, no narzekacie, Rusacy, wcześniej narzekacie na zabory. Ale zobaczcie, jak ta Wielkopolska i Pomorze rozwinęła się gospodarczo pod naszymi rządami. Powinniście być zadowoleni. Prawda? Takich plusów będzie pan znajdował, każdy może pokazać, tak? Pamiętam, kiedyś miałem wykład w Petersburgu, w dawnych czasach, kiedy można było do Rosji pojechać. I ktoś mi powiedział, no dobra, no mówi pan o tej niepodległej Polsce, ale proszę zobaczyć tu dane statystyczne. W Królestwie Polskim produkcja nigdy nie osiągnęła tej z 14 roku pod naszymi rządami. Twarde dane statystyczne, prawda? I dużo byśmy tego typu rzeczy podali, ale idąc do tego przykładu stalinowskiego, a może gdyby nie było Stalina, nie byłoby drugiej wojny. I te czołgi nie byłyby do tego potrzebne, prawda? Może gdyby Stalin się nie dogadał z Hitlerem, nie byłoby tych wszystkich ofiar, które później sam Związek Sowiecki musiał płacić.
przepraszam, znowu wrócę do dzisiaj. No, gdyby Putinowi w pewnym momencie nie strzeliło coś do głowy, to 100 tysięcy Rosjan nie zginęłoby bezsensownie w tej wojnie. Ktoś mówi, odbili Ługański. Ale cena, prawda? Więc to jest pytanie, jeżeli zapytamy, co by było gdyby, no to co by było gdyby, trzeba w tym momencie kontynuować. Natomiast wracając może do Polski, bo proszę zauważyć, że przed II wojną światową w roku 1936 Eugeniusz Kwiatkowski zaczął taki projekt, gdzie też były plany gospodarcze. Też była duża rola państwa, Centralny Okręg Przemysłowy. Coś, co zrealizowano wówczas w 3 lata z niewielkim kawałkiem, niecałe 4 lata, proszę zobaczyć, do dzisiaj przynosi efekty. Przecież te zagłębie wokół Rzeszowa ekonomiczne, gospodarcze, czyli dawny Centralny Okręg Przemysłowy, to do dzisiaj jest jedno z takich nowocześniejszych miejsc powstawania przemysłu, znaczy funkcjonowania przemysłu w Polsce. To właśnie wówczas tam to się rodzi, tak? Ale to nie było tak, że Kwiatkowski kazał zamknąć prywatne firmy i zostawić to wszystko rządowi, tylko poszedł, mimo że brakowało tego prywatnego kapitału, żeby tamto, ten centralny okręg stworzyć w odpowiednim kształcie i w odpowiednim celu. Dlaczego tam, dlaczego taki i dlaczego wówczas? Więc mówię, nie patrzmy na to na zasadzie takiej, że to jest plus, no bo coś się tam udało. Oczywiście, że coś się tam udało. No ale jakim kosztem zawsze? Po pierwsze, jakim kosztem, a po drugie, proszę zauważyć, że to jest coś, co znowu trochę zaczęliśmy od psychologów, trochę socjologów może też i może na nich pewnie też skończymy. To znaczy, że tego typu polityce towarzyszy istnienie, funkcjonowanie czegoś, co nazwano homo sovieticus, człowiekiem sowieckim, czyli człowiekiem, który jest poddany pewnej presji, co więcej, on jest z tego zadowolony, no bo po co on ma chodzić głosować, po co on ma chodzić decydować, ktoś to za niego zrobi. Proszę zauważyć, znowu będę do wschodu się odwoływał, jaka różnica jest pomiędzy Litwą, Łotwą, Estonią, a Białorusią, zwłaszcza tą wschodnią. Jaka różnica jest pomiędzy Ukrainą zachodnią, a wschodnią. Czas, kiedy tam byli Sowieci, to znaczy na Litwie, Łotwie, Estonii, który się udało jak żadnemu innemu sowieckiemu, części sowieckiego imperium, bo przecież oni w 2004 roku znaleźli się w Unii Europejskiej, czyli 15, a 15 lat wcześniej byli częścią sowiecki. Tak? To już w ogóle jest nie do przeskok. Przeskok. A dlaczego? Bo tam było ciągłe pokolenie, które pamiętało niepodległy kraj. Nie było tego przerwania ciągu pokoleń. Było jeszcze to pokolenie, które pamiętało, które dawało jakiś przykład i tak dalej. Na Białorusi już czegoś takiego nie było. A na Ukrainie jest ewidentne pęknięcie. Czyli inaczej, politycznie do dzisiaj, ekonomicznie, politycznie, społecznie jest na Ukrainie Zachodniej, czyli tej, która była częścią II Rzeczypospolitej. Ja tu nie wchodzę w szczegóły, czy Ukraińcom w Polsce przed wojną było dobrze, czy było źle, czy mieli takie, czy nie mieli takich planów, przepraszam, szans na rozwój. Ale to są pewne wydarzenia, które potem... Chociażby wielki głód. Tak. Wielki głód. Inne procesy tam, inne procesy tutaj. Jednak na Ukrainie w II Rzeczypospolitej Ukraińcy mieli swoich polityków. Przecież wicemarszałkami Senatu byli politycy ukraińscy. Nie pochodzenia ukraińskiego, którzy mieli korzenie ukraińskie, tylko wybierani z list mniejszości ukraińskiej. I znowu. I dlatego ta polityka na tych zakorzeniona na tych ziemiach zachodniej Ukrainy, wschodniej jest zupełnie, zupełnie inna, łącznie z czymś, co my do dzisiaj widzimy, z językiem. Ukraina Wschodnia przyjeżdża do nas, bo im trzeba pomóc przede wszystkim, ale ona mówi po rosyjsku. Chociaż wiem, że coraz bardziej jest tam jednak trend, no dosyć zrozumiały, żeby jednak wracać do tego języka ukraińskiego, czy właściwie na niego przechodzić. No, no tak, ale wiadomo, że to no, ale proszę pamiętać, że Ukraina niepodległa powstała w 91 roku, a mamy rok 2023. Właśnie, na koniec takie pytanie, bo w dyskusji wyszło nam bardzo dużo klamr do dzisiejszych czasów, więc mam takie ogólne pytanie, co może człowiekowi dzisiaj dać
studiowanie historii, czytanie o historii tego okresu, o którym rozmawialiśmy. Czemu warto się tego uczyć? Nie wiem, czy warto się uczyć, bo to jest trochę coś innego, bo musimy się nauczyć oczywiście pewnych rzeczy. Po to chodzimy do przedszkola, do szkoły podstawowej, średniej, idziemy na studia, żeby się czegoś nauczyć, tak? Natomiast oczywiście też, jak państwo pomyślicie sobie, czego nauczyliście się, nie wiem, ktoś z fizyki, ktoś z chemii, ktoś z historii, ktoś z geografii, to oczywiście z tej szkoły została wam jakaś garstka informacji, bo to też jest kształtowanie pewnych umiejętności przyswajania wiedzy i przetwarzania i tak dalej. Ja często rozmawiam z ludźmi, którzy nie lubią historii. Ja rozumiem, że nie lubią. Każdy ma prawo nie lubić chemii, fizyki, matematyki, historii i tak dalej. Natomiast bardzo często ci ludzie są po prostu właśnie skrzywdzeni, w cudzysłowie, nauką. Oni musieli to wykuć i tak dalej. Historię warto znać, nie uczyć się, znać, tak? Wiedzieć na przykład, gdzie coś można sprawdzić, bo wtedy rozumie się pewne konteksty, których inaczej trudno zrozumieć. Czyta się pewne wydarzenia inaczej, niż one wyglądają na pierwszy rzut oka, kiedy się coś tam powie i zrozumie się to dosłownie, a może to być przenośne. Mamy przecież w naszym języku zakorzenionych masę tego typu nazw, których się dzisiaj nikt nie użyje, bo one mają już złe konotacje, na przykład z II wojny światowej. Mamy masę wydarzeń, których się możemy zastanowić, dlaczego dla Polaków jest ważny ów 11 listopada, o którym mówiliśmy, albo 15 sierpnia. Co to znaczy 15 sierpnia? Ale jeszcze raz powtarzam, nie będzie z tego pożytku, jeżeli będzie to zrobione pod przymusem, bo wtedy każdy zapomni. Natomiast warto znać konteksty, bo wtedy zrozumie się pewne elementy, na przykład dlaczego Putinowi tak bardzo zależy na tym, żeby odbudować Związek Sowiecki, bo to nie chodzi o Związek Sowiecki, tylko chodzi o politykę wielkorosyjską, a ta jest niezmienna od ponad 300 lat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.